Witam serdecznie w kolejnym moim filmie. W dniu dzisiejszym przygotujemy krokiety. Ja przygotuję akurat krokiety z kapustą i z grzybami, bo akurat takie na dzień nie posiadam. Ja także w ten sam sposób możecie przygotować każde inne krokiety z dowolnym nadzieniem. Naleśniki oczywiście usmażyłem sobie już wcześniej, żeby ten film nie był za długi. Jedyne co, to podam Wam recepturę, jaką ja używam na naleśniki typowo do krokietów. Będziemy potrzebowali jeszcze farsz, oczywiście jaki kto woli, w moim przypadku kapusta kiszona z grzybami. Przepis na ten farsz możecie znaleźć na moim kanale. Będziemy potrzebowali bułkę tartą. Ja posiadam bułkę tartą własnej produkcji. Zawsze w domu zostaje jakieś pszenne pieczywo. U mnie się nie zmarnuje, zawsze to wysuszę, potem pomielę. Będziemy potrzebowali 2-3 rozszczepane jajka. Ja doprawiam jeszcze te jajka troszeczkę solą, pieprzem i dodaję odrobinę mleka. No i potem będziemy potrzebowali olej do usmażenia już opanierowanych krokietów. Moja receptura na ciasto, na naleśniki, na krokiety to jest 500 ml mleka, 350 g mąki pszennej, 30 ml oleju, 2 jajka i 350 ml bardzo ciepłej wody. Dlaczego bardzo ciepłej wody? Ta ciepła woda spowoduje nam, że te ciasto będzie elastyczne i krokiety przy zwijaniu nam nie będą po prostu pękać. Ja robię w ten sposób, że mleko, mąkę, olej, jajka mieszam razem na jednolitą konsystencję i potem stopniowo dolewam tą ciepłą, bardzo ciepłą wodę, mieszając dalej, aż nam się wszystko połączy. Potem te ciasto jest naprawdę, ta mąka się taka troszeczkę tak trochę zaparzy i te ciasto jest naprawdę elastyczne, nie będzie nam przy zabijaniu krokietów pękało. Krokiety wysmażam też niecałkowicie, takie blade je robię, dlatego że będą jeszcze już opanierowane, dosmażane dalej na patelni. Przejdźmy teraz do zabijania. Co chciałem jeszcze powiedzieć, myślę, że każdy umie smażyć naleśniki, robić ciasto naleśnikowe, dlatego też nie przygotowałem takiego filmu. Ale jeżeli ktoś by miał naprawdę z tym problemy i chciałby zobaczyć taki film, napiszcie w komentarzach. Robię często naleśniki, także przygotuję osobno film, jak robić i usmażyć naleśniki. Teraz przejdźmy do zbijania naszych krokietów. Na mniej więcej 1/3 powierzchni naszego naleśnika dajemy farsz. Są różne szkoły zwijania. Ja zwijam tak, że zaczynam od boków i teraz zwijam naszego krokieta w ten oto sposób. Zwinę 2-3, resztę zwinę poza filmem, żeby ten film też nie był za długi. I wrócę do Was, jak już będę miał wszystkie zwinięte, opanierowane i będziemy smażyć już nasze gotowe krokiety. Mam nadzieję, że było dobrze widać. Jeszcze może jednego pokażę. Te naleśniki są naprawdę bardzo cieniutkie, a mimo wszystko nie pękają. Też nie o to chodzi, żeby w krokiecie było same ciasto. Nadzienie też musi być. Tak. Teraz musimy nasze krokiety opanierować. Rozszczepane jajko z przyprawami, z odrobiną mleka. Zawsze zwracam uwagę, żeby te zamknięcie było na dole. Jak odkładam na talerz, tak samo wkładając potem przy smażeniu pierwszą stronę na patelnię, też zawsze daję jako pierwszą stronę tą, gdzie jest nasze zakończenie. Wtedy mam gwarancję, że nasz krokiet się nie zacznie rozwijać. Można nawet dwukrotnie opanierować, jeżeli ktoś lubi grubą panierkę. W ten sposób przedstawia się panierowanie.
do tego momentu. Tak jak mówiłem, resztę dokończę poza filmem i wrócę do Was, gdy będę miał wszystkie krokiety zamienięte, opanierowane. Będziemy razem smażyć. Do zobaczenia za chwilę. Tak, moje krokiety są już wszystkie zwinięte, zapanierowane. Olej na patelni już się grzeje. Oleju na patelnię zawsze daje mniej więcej tyle, że jak położę na nie krokiety, to żeby przynajmniej były do połowy zanurzone w tym oleju. W zależności potem, jakie grupy te krokiety zrobicie, tyle musicie dać oleju, ale ja myślę, między pół centymetra do centymetra oleju, jak dacie, to będzie wystarczająco. Ja mam dwa talerze zawiniętych krokietów. Nie będę Was katował tym, żebyście oglądali cały ten proces, jak będę smażył te, nie wiem, 20 sztuk bodajże. Usmażę 3-4 sztuki, żebyście zobaczyli, na jaki kolor ja smażę, a resztę zrobię sobie poza filmem. Także na rozgrzany, dosyć rozgrzany olej wkładamy nasze krokiety. I smażymy na złocisty kolor. Nie musi to trwać długo, dlatego że praktycznie wszystko mamy przygotowane w środku, czyli nasze ciasto jest już pieczone na patelni, nasz farsz jest gotowany. Jedyne co mamy surowe, no to jajko i tą bułkę tartą, która praktycznie bardzo szybko się na tym gorącym oleju nam zezłoci i usmaży. Smażymy jedną stronę, potem obracamy. Wracam za chwilę, jak będzie pierwsza strona już gotowa. Zobaczycie, jaki kolor ma ta strona, jak to wygląda. Tak, sprawdzimy, jak wyglądają nasze krokiety z pierwszej strony. Myślę, że są idealne. Nic dodać, nic ująć. Nie mogą być za ciemne, dlatego że potem mogą być też troszeczkę gorzkawe. Także myślę, że wiadomo, patelnia na jednej stronie piecze bardziej, na jednej stronie mniej. Ale myślę, jak mniej więcej taki kolor będą miały Wasze krokiety, będą idealne. Z obydwu stron zajmuje to dosłownie po 3 minuty z każdej strony, w zależności od temperatury oleju. Dosmażymy drugą stronę do końca. Zobaczycie, jak wygląda już gotowy produkt wyciągnięty z patelni. Wracamy za chwilę. Tak, nasze krokiety już na pewno dochodzą. Sprawdzimy drugą stronę. Oczywiście druga strona też wygląda znakomicie. Złocisty kolor, nie za ciemne, nie za jasne. Wyciągamy. Najlepiej jeszcze wyciągnijcie sobie zawsze na jakiś ręcznik papierowy, czy coś w tym rodzaju. To jeszcze na chwilkę zostawię. Na jakiś ręcznik papierowy, czy coś w tym rodzaju, żeby nie były za tłuste. One się fajnie odsączą wtedy na tym ręczniku papierowym. I na pewno czy domownicy, czy też goście będą zadowoleni. Bo też dlaczego mieliby nie być. Tak, resztę sobie dosmażę oczywiście poza filmem. Bo byście mi posnęli, gdybyście mieli to wszystko oglądać. Nasze krokieciki wyglądają w ten sposób. Zobaczcie. Piękne, złociste. Sposób podania tych krokietów zostawiam według własnego uznania. Najlepiej przygotować do tego barszcz pitny. Podawać z barszczem pitnym. Moje dzieci, zresztą ja też, bardzo lubimy nawet bez barszczu majonez, ketchup do tego i po prostu jako taką przekąskę. Polecam wypróbować. Na pewno Wam się uda. Łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco. Szukajcie innych filmów na moim kanale, na pewno coś znajdziecie dla siebie. Piszcie komentarze, które mi bardzo pomagają w tym, żeby ulepszyć mój kanał, w tym, żeby mieć nowe pomysły na to, co mam przygotować. I do zobaczenia następnym razem.